świetnie. W takim razie dajemy sobie 5 minut na przygotowanie jakiejś kawki. Poczekam na tych skórzialskich. No i godzina 10.35 klasycznie. Rozpoczniemy sobie naszą prezentację, następnie naszą część techniczną dzisiejszego webinaru dotyczącego Active Backup for Business, backupu serwerów fizycznych z systemem Windows Server. Okej, w takim razie wybiła godzina 10.35. Jeszcze raz się upewnię, że mnie słychać. Prosiłbym o potwierdzenie na czacie. Świetnie. W takim razie będziemy sobie zaczynać. Zaczniemy sobie od krótkiej prezentacji dotyczącej właśnie Active Backup for Business, bo dzisiaj to jest naszym tematem. Będziemy omawiać sobie backup serwerów fizycznych z systemem Windows Server. Następnie przejdziemy do części praktycznej, gdzie pokażemy sobie, jak utworzyć takie zadanie, jak skonfigurować sobie takie zadanie, co trzeba wdrożyć po stronie NASA, co trzeba wdrożyć po stronie naszego Windows Servera, no i jakie daje nam to możliwości. A więc dzień dobry jeszcze raz wszystkim, ja nazywam się Maciej Dudek, jestem inżynierem do spraw przedsprzedaży w firmie Ecosystemy, no i dzisiejszego dnia poprowadzę dla Państwa szkolenie z aplikacji Active Backup for Business. Tutaj na wstępie nasz rozkład jazdy. Dzisiejszego dnia Active Backup for Business Windows Server.
O, przepraszam, tutaj data nie jest zmieniona, to był poprzedni webinar. No a już 18 stycznia następnego roku Active Backup for Business, serwery fizyczne z systemem Linux. Tutaj kontakt do mnie oraz do naszego product managera Synology, pana Piotra Chmieleckiego. No i poniżej w linku kontakt do reszty naszych działów, działu technicznego, działu handlowego, czy też działu kadr. Jeżeli są jakieś sprawy, w których możemy służyć pomocą, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu. No i co? Pełna ochrona serwerów. Active Backup for Business pozwala nam na ochronę naszych danych i usług na serwerach fizycznych systemu Windows lub Linux. Funkcja Instant Restore umożliwia nam przywrócenie serwerów do wersji VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Synology Virtual Machine Manager w wypadku nieoczekiwanych przerw w działaniu. Zoptymalizuj wydajność pamięci NAS. Dzięki globalnej deduplikacji możemy ograniczyć zużycie pamięci masowej podczas ochrony wielu platform poprzez stworzenie kopii zapasowych zduplikowanych plików tylko raz. Kopie przyrostowe przy mechanizmie CBT, czyli Change Block Tracking, oszczędza nam przepustowość, przyspiesza tworzenie naszych kopii zapasowych i poprawia naszą spójność danych, kopiując tylko różnice w porównaniu z ostatnią kopią zapasową. Możemy zapewnić sobie ciągłość działania firmy poprzez tworzenie kopii zapasowych aplikacji obsługujących technologię VSS lub automatyczne uruchomienie skryptów prefreeze i postow w przypadku aplikacji nieobsługujących technologii VSS. Uniwersalne przywracanie, czyli odzyskiwanie typu bare metal, pomaga nam ono przywrócić obraz dysków, aplikacje, ustawienia i całe dane w przypadku awarii naszego urządzenia. Odzyskiwanie P2V umożliwia szybkie uruchomienie obrazu kopii zapasowej w systemie VMware, Hyper-V lub też na platformie monitora maszyny wirtualnej firmy Synology, czyli Synology Virtual Machine Managera. Samoobsługowy portal odzyskiwania umożliwia również naszym użytkownikom natychmiastowe odzyskiwanie plików i folderów bez pomocy działu IT. Usprawni wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą IT. Dostosowanie strategii tworzenia kopii zapasowych za pomocą reguł. W aplikacji Active Backup for Business możemy skonfigurować sobie szablony, aby automatycznie stosować zasady częstotliwości tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych dla nowych urządzeń. Czyli mając kilka urządzeń typu np. Windows Server w naszej sieci, możemy ustawić dla nich jeden szablon, który będzie, do którego będą oni podpięci, tak? Dzięki czemu tak naprawdę ułatwiamy sobie całkowicie wdrożenie. Wystarczy tylko tak naprawdę w naszym agencie podłączyć się do Active Backup for Business i automatycznie nasze polityki przechowywania naszych backupów, tworzenia ich harmonogramy zaimplementują się na naszym urządzeniu końcowym. Weryfikacja kopii zapasowej. Możemy zapewnić sobie spójność i niezawodność kopii zapasowych swoich serwerów, oglądając nagranie z ich uruchamiania. Po utworzeniu kopii zapasowej serwera sekwencja startowa może zostać nagrana i wysłana do nas, ułatwiając tak naprawdę rozpoznanie nam i rozwiązanie problemów, zanim one nam w jakiś sposób eskalują. Okej. I tak naprawdę, tak jak wspomniałem, króciutka prezentacja, skupiamy się bardziej na części praktycznej, więc przejdziemy sobie do naszego Synology. No i tutaj mam przygotowany pulpit zdalny z systemem Windows Server 2022. Jak widać, ja już tu mam pobrany obraz Active Backup for Business do instalacji. Oczywiście robimy to z poziomu Synology. Przechodzimy sobie do zakładki Active Backup for Business. I jeżeli już Państwo byli na poprzednim szkoleniu, no to mamy tutaj wiele zakładek, tak? Nas dzisiaj interesuje serwer fizyczny. Na poprzednim webinarze zakończyliśmy sobie właśnie przełączając PC Mac na serwer fizyczny, no ale tego nie omawialiśmy. Dzisiaj omówimy sobie dodawanie całkowicie nowego serwera fizycznego. No i zaczniemy sobie od tego, że Active Backup for Business obsługuje Windows serwery od 2008 R2 do 2019 czysto teoretycznie. Jak widać, my dzisiaj posługujemy się Windowsem Server 2022 i jest to możliwe do backupu, ale mimo że oficjalnie na liście, a przynajmniej w podręczniku administratora nie jest opisane, że jest wspierany, tak, no to mamy możliwość jego zbackupowania i zaraz sobie pokażemy, w jaki sposób.
Więc przechodzę sobie do dokładki serwer fizyczny, to mnie będzie interesować. No i od razu możemy wybrać sobie dodaj urządzenie. Jak widać, z tego miejsca musimy sobie pobrać instalator i to jest ten instalator, który miałem już na naszym pulpicie zdalnym. Zainstalujemy to sobie po stronie naszego klienta, więc sobie przechodzę do Windows Servera i uruchamiam nasz instalator. Tak naprawdę jest to kilka prostych kroków, więc nie trzeba tutaj za dużo się głowić, kombinować. Video potrwa sobie tak naprawdę do minutki, dwóch, no i aplikacja jest zainstalowana. Od razu na zakończenie uruchomimy sobie aplikację. Jak widać, na pulpicie już mamy naszego agenta i musimy podłączyć się do naszego serwera Synology. Więc sobie szybko ściągnę jego IP, to jest końcówka 170 u mnie. Utworzyłem specjalnie pod właśnie użytkownika w naszym NASie. Utworzyłem sobie specjalne konto. To będzie WS od Windows Server Admin i utworzyłem do niego już wcześniej hasło. Łączy się z serwerem. Oczywiście mamy informację o tym, że certyfikat SSL nie jest zaufany. Wynika to z tego, że łączymy się bezpiecznie, tak, a oczywiście certyfikat nie jest tworzony na adres IP lokalny, tak, tylko na adresy domenowe, więc w tym momencie ten komunikat tak naprawdę nie powinien nas za bardzo interesować. Czy na pewno chcemy połączyć za pośrednictwem 170 certyfikat, trzeba będzie ustawić jako zaufany później. Klikam OK. I jak widać, chce mi tutaj już wdrożyć zastosowany szablon. Jest to szablon default. I w takim razie my się cofniemy, nie będziemy przechodzić dalej i skonfigurujemy sobie najpierw szablon dla naszych urządzeń typu Windows Server, a przynajmniej dla urządzeń dodawanych przez tego użytkownika WS Admin. Więc sobie wracamy i przechodzę do zakładki, przepraszam, tutaj będzie ustawienia i szablon. I w tym momencie tworzę sobie nowy szablon, nazwę go WS2022, abym wiedział, że to jest Windows Server i zastosuję to dla określonego użytkownika i dla mnie to będzie WS Admin. Czyli wszystkie Windows Servery tak naprawdę w mojej sieci będą dodawane poprzez użytkownika WS Admin, którego do tego dedykowałem. Platforma Windows, typ urządzenia serwer fizyczny. Domyślnie, gdybyśmy sobie dodali urządzenie, pomijając najpierw tworzenie szablonu, to dostalibyśmy efekt taki, że tutaj wyświetlił nam się, że nasze urządzenie wyświetliłoby się jako PC Mac. Możemy to w sumie zrobić, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało. W serwerze fizycznym nic. Jak widać, w PC Mac mamy tutaj Windowsa, tak? Jest wykrywany jako PC, ale widać wyraźnie, że system operacyjny to jest Windows Server 2022. Usuwam sobie tego użytkownika, tą końcówkę, tak? Ten mój Windows Server. Tutaj sobie z powrotem zobaczymy, jak sytuacja wygląda w Active Backupie. OK. Wylogowanie. Oj, pomyliłem. Wylogowanie z edytowaniem połączenia, a to za chwilę sobie z tym nie zrobimy. Wyloguję się najpierw w WS Admin. A przepraszam, tutaj bardzo ważna kwestia, bo często to jest mylone. Tutaj musimy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło administratora, a nie użytkownika, którym podłączamy sobie ten nasz backup końcówki. OK. I nie w tym momencie na nas czeka, a my sobie skonfigurujemy nasz szablon. Więc tworzę sobie nowy WS2022. Na Windowsie zastosujemy sobie do naszego WS Admina i domyślny typ urządzenia ustawię na serwer fizyczny. Typ źródła, niech to będzie całe urządzenie, tak naprawdę nie jest to dla mnie jakoś mega dużo, tak? Więc ustawię sobie całe urządzenie jako moje źródło. Ustawienia transferu danych. Mamy to opcję włączenia kompresji przesyłania danych, szyfrowania przesyłania danych, czyli dwie opcje, które są dla nas ważne. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że obciążają one troszeczkę mocniej naszego NASA, no ale dzięki temu nie dość, że nasze połączenie jest jeden bezpieczne, no to jest to połączenie przesyłania danych skompresowane, dzięki czemu tak naprawdę zwiększa się troszkę możliwość naszego transferu. Następnie mamy
ustawienia zasilania komputera, możemy sobie wyłączyć komputer po zakończeniu zaplanowanej kopii zapasowej opartej na czasie. Czyli tak naprawdę tej opcji w przypadku serwerów nigdy tak naprawdę nie zaznaczamy, bo rzadko kiedy chcemy, aby po wykonaniu backupu nasz Windows Server się zamykał, tak? Więc tutaj akurat tą opcję do pominięcia. Podczas tworzenia kopii zapasowej zapasowej komputer nie może być w stanie uśpienia i możemy wybudzić komputer ze stanu uśpienia, aby uruchomić zaplanowaną kopię zapasową. Tak naprawdę te trzy opcje w ogóle naszego Windows Servera nie dotyczą, no bo on ciągle tak naprawdę, nie oszukujmy się, jest w pracy. No i mamy jeszcze możliwość włączenia limitu zużycia przepustowości łącza, ale to raczej wykorzystuje się w przypadku, gdy tylko mamy jeden port RJ45 w naszym NASie i jednocześnie na tym NASie oprócz backupu użytkownicy działają sobie na przykład plikowo, tak? No to wtedy jest jakiś sens wykorzystania tego, aby nie psuć tego wrażenia z płynności naszej pracy, ale my sobie to oczywiście pomijamy w tym momencie, tylko sobie następne, no i wybieram miejsce docelowe kopii zapasowych. Tak jak na poprzednim webinarze wspomniałem, tak i na tym wspomnę, mamy możliwość wybrania sobie naszej pamięci masowej. No i wybieramy sobie taki folder współdzielony i możemy mu włączyć opcję. Te opcje możemy włączyć tylko raz i już później nie jest to do zmiany. No i opcja pierwsza to jest kompresja miejsca i druga to szyfrowanie miejsca. Nie włączałem szyfrowania na obu, w obu przypadkach, to jest backup Windows, to było dla Windows z komputera PC, tak, a tutaj sobie do Active Backup for Business zrobię pełną kopię naszego Windows serwera. Jak widać włączyłem kompresję, nie włączałem szyfrowania i tak to sobie pozostawię. Tutaj mam tego informację. No i tutaj bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, włącz kopię zapasową uwzględniającą aplikację. Jeżeli jakieś aplikacje natywnie wspierają VSS, no to dzięki tej opcji zostaną one zbackupowane i nie dojdzie do żadnych konfliktów, tak? Nie dojdzie do żadnych przepaści danych, które mogłyby wystąpić, gdyby te aplikacje tego nie wspierały. No okej, ale tutaj jest bardzo ważna kwestia. Skrypty typu pre i post. Te skrypty nie były dostępne do skonfigurowania w systemie Windows, a w systemie Windows Server, przepraszam, ogólnie w typie serwer fizyczny urządzenia jest możliwość tego skonfigurowania. I to się przydaje w różnych scenariuszach. Na przykład w scenariuszu wykorzystania tego pod, powiedzmy sobie, backupu MS SQL-a, który znajduje się na naszym serwerze Windows Server, tak? Na razie to pominę, ale za chwilę sobie do tego wrócimy. Przechodzimy sobie do następnego. No i harmonogram zadań. Zrobimy sobie zaplanowaną kopię. Nie będzie ona codziennie. Powiedzmy, założymy sobie, że to będzie wtorek, czwartek i niedziela. I uruchomimy sobie tą kopię o godzinie 21. No i tutaj mamy możliwość uruchomienia zadania tworzenia kopii zapasowej tylko w wyznaczonych przedziałach czasowych, czyli teraz w tym momencie mogę sobie odznaczyć jakąś tam wartość, tak? Te białe pola to jest pola, w którym nasza kopia zapasowa nie może się wykonać, tak? Gdybym sobie teraz tutaj zaznaczył, no to tutaj jak widać w niedzielę się nie utworzy ten backup, tak? Więc to jest akurat ważne, abyśmy mieli świadomość tego, co tutaj odznaczamy, bo w danych ramach czasowych ta kopia się po prostu nie będzie wykonywać. To ma plusy i minusy, jeżeli źle to skonfigurujemy, to nasza kopia może się nie wykonywać w ogóle, ale możemy sobie na przykład wyłączyć możliwość wykonywania kopii w godzinach pracy, czyli na przykład 8-16 odznaczam sobie od poniedziałku do piątku, tak, w godzinach 8-16, wtedy ta kopia się nie będzie wykonywać, a jeżeli mamy uruchom co godzinę, tak, no to może być to dość kluczowa opcja. OK. No i możemy utworzyć kopię zapasową od razu po podłączeniu do urządzenia Synology NAS po raz pierwszy. No i ja tą opcję znaczę, czyli jeżeli się połączymy do naszym agentem z poziomu Windows Servera, to automatycznie uruchomi się nasza kopia zapasowa. Przechodzę sobie dalej. No i najważniejsza chyba kwestia, strategia przechowywania. Tutaj należy pamiętać o tym, że tutaj wykorzystujemy mechanizm Delta, czyli ta kopia jest przyrostowa. Tak naprawdę z każdą kolejną kopią robimy tylko kopię tych różnic, które wystąpiły na naszym serwerze. Więc jeżeli sobie włączymy taką strategię przechowywania, no to możemy sobie ustawić albo ilość po prostu wersji, tak, albo przechowywanie przez ileś dni, albo zaawansowaną strategię przechowania, czyli na przykład możemy zachować wszystkie wersje dla jednego dnia, jeżeli na przykład byśmy wykonywali je co godzinę,
i najnowszą wersję z tego dnia będziemy przechowywali przez ileś dni, czyli na przykład 7. I to jest takie tak zwane inteligentne przechowywanie wersji. Bo w krótkim okresie czasu tych kopii zapasowych może być naprawdę dużo, ale w dłuższym okresie czasu te kopie zapasowe są coraz rzadziej, ponieważ w okresie dnia dla nas ważnym, istotnym elementem jest na przykład kopia z godziny 13, gdzie ten plik jeszcze był prawidłowy, tak, o 14 ktoś już na nim pracował, doszło do jakiejś doszło do konfliktu, ten plik nie działa. Więc dla nas w okresie całego dnia kluczowe są kopie z danych godzin. W okresie tygodnia z kolei już kluczowe dla nas są kopie z danego dnia. W okresie miesiąca, no to oczywiście z danego tygodnia, w okresie roku z danego miesiąca. Więc tutaj to inteligentne przechowywanie pozwala nam na to, żebyśmy właśnie przechowywali sobie 24 wersje przez jeden dzień. Z tego dnia wybiera się najnowszą wersję i przechowuje się ją przez tydzień. Z tego tygodnia wybiera się najnowszą wersję i przechowuje się ją przez 4 tygodnie, czyli przez miesiąc, tak? Z tego miesiąca wybiera się najnowszą wersję tygodniową i przechowuje się ją jako miesięczną przez 12 miesięcy, czyli rok. I z tego roku przechowuje się najnowszą kopię przez na przykład 3 lata. Więc jest to naprawdę fajna opcja, jeżeli możemy sobie liczbę najnowszych wersji do zachowania przechować, ustawić na 24, tak? Więc tutaj będzie wszystkie najnowsze wersje 24, no i tutaj będzie plus 7, plus 4, plus 12 i plus 3, no to generalnie powinno być w tym momencie akurat 50, żeby ta cała polityka prawidłowo nam tutaj funkcjonowała. Klikam OK, przechodzę do następnego. No i muszę przypisać użytkownika, który może przywracać dane z naszego NASA. Oczywiście WS Admin będzie ten backup wykonywał, więc i niech on może przywracać. Oczywiście konta admina nie możemy wyłączyć, bo to jest główny admin lokalny naszego NASA. No i mam podsumowanie całego naszego szablonu. Klikam zrobione. No i w tym momencie wracamy sobie do naszego Windows serwera i implementujemy to po tej stronie. Jeszcze raz informacja o certyfikatach, klikam OK. Mam tu podsumowanie, jak widać zastosowało już szablon WS2022, klikam sobie OK. I tutaj już mamy działanie aplikacji Active Backup for Business. Jak widać, od razu zaczyna wykonywanie naszej kopii zapasowej 21 GB. Powinno to dość szybko przelecieć, a my sobie sprawdzimy szybko, jak to wygląda po stronie naszego Active Backup for Business. Sobie przejdziemy przez przegląd. Oczywiście, jak widać, dodało nam się jako serwer fizyczny, nie jako PC Mac, który musielibyśmy migrować. Więc w tym momencie dodało nam nasz serwer fizyczny, tak? No i nasza kopia się wykonuje, jak widać to jest 16% w tym momencie, więc sobie poczekamy chwilkę, aż to całkowicie zleci. No i teraz sobie spójrzmy tutaj na te zdarzenia, tak? Pobrał informację o urządzeniu, kopia zapasowa woluminu D nie zostanie utworzona, ponieważ jest nieobsługiwany typ dysku. Jak sobie tu przyjdziemy, to jak widać D jest u mnie napędem zewnętrznym, tak? Więc oczywistym jest, że nie zostanie to skopiowane. Rozpoczynanie wykonania zestawu migawek. I to jest bardzo właśnie ważne i kluczowe. Nie wiem, jak w starszych wersjach systemu Windows Server dokładnie, ale generalnie bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy mieli włączoną usługę VSS. Żeby taką usługę włączyć, przechodzimy do Services. No i tutaj szukamy właśnie Volume Shadow Copy, tak? Jak widać, tutaj mam startup type manual, czyli muszę go włączyć ręcznie bądź zatrzymać i jest włączony. Jest włączony dlatego, że aplikacja automatycznie go sobie włączyła. Jest to mechanizm wymagany do utworzenia kopii przyrostowej i do tego, aby właśnie nasze backupy działały z aplikacjami obsługującymi VSS, po to, aby można właśnie na przykład robić takie backupy aplikacji również typu na przykład baza danych, które powinny być zbackupowane w sposób niepowodujący, generujący, dający możliwości w ogóle wystąpienia jakichś konfliktów. Ok,
więc tutaj jak widać jest to ustawione na typ manual, ale aplikacja włączyła to automatycznie, ja tego nie włączałem. W starszych systemach typu Windows Server może to się nie włączyć automatycznie, aplikacja może tego nie móc wymusić, więc wtedy bardzo ważną kwestią będzie to, żeby sobie zweryfikować, czy na pewno mam włączone Volume Shadow Copy, bo jest to mechanizm, tak jak wspomniałem, kluczowy. OK, zakończono zadanie. I proszę sobie spojrzeć. Zestaw migawek dla system volume 1, system volume 2 i co został pomyślnie utworzony. Rozpoczęło się. Informacje o urządzeniu zostały przesłane. Wszystko tu jest prawidłowo. Zawartość wolumenu została pomyślnie odczytana i przesłana. Rozpoczynanie, odczytywanie i przesłanie zawartości wolumenu. Wszystko zostało prawidłowo tutaj wykonane. No i teraz bardzo ważna kwestia. To kwestia tego, o czym wspominałem, czyli skrypty typu pre i post. Wracamy sobie do naszego Synology, no i przejdziemy sobie do naszego szablonu i klikniemy edytuj. Sekundka. OK, tutaj przechodzimy do naszego zadania, to jest WS2022, klikam edytuj. No i jak widać tutaj mam właśnie opcję włącz kopię za pomocą uzdolnioną aplikację. No i co gdybyśmy na przykład chcieli sobie zrobić backup MS SQL, bo to jest chyba jeden z najczęściej wykorzystywanych systemów bazodanowych na Windows serwerach. Więc włączamy sobie skrypt pre-post, no i taki skrypt jest przygotowany przez Synology. Mam taki skrypt już przygotowany i pokażę Państwu, jak on wygląda. Przepraszam, tu mi się... odpaliło, OK. Taki skrypt mam przygotowany, więc się szybko połączę do naszego NASA. To nie jest mój NAS, 170. I wymianie. Mam tutaj dwa pliki, skrypt oraz skrypt już w formacie, jak widać, BAT. I skrypt wygląda w ten sposób. SQLCMD, -Q, backup log, tutaj w nawiasach wstawiamy nazwę naszych baz danych, to disk 0 dbcc shrink file, jeszcze raz nazwa naszych baz danych, log 0 truncated only. I tutaj starczy po prostu podmienić to z nazwą naszej bazy, na przykład base 1 ws, tak, tutaj tą samą nazwę musimy wstawić, base 1 ws i taki skrypcik zaimportować sobie jako plik bat, nazwę go teraz skrypt 2. BAT musimy zapisać jako wszystkie pliki. OK. Jak widać, skrypt 2 BAT powstał. I w tym momencie taki skrypt, aby nam prawidłowo zadziałał, musimy zamieścić sobie tutaj w skrypcie postą. Możemy go wybrać właśnie z naszego folderu studyjnego, tak? Zaznaczę sobie ten skrypt 2.BAT. Tak, Panie Pawle, jeżeli jest kilka baz danych, to powtarzamy tę linijkę. Skrypt 2 BAT. No i tutaj możemy zaznaczyć, że aby kontynuować, wymagane jest pomyślne wykonanie skryptu. Ja tutaj nie mam serwera MS SQL, więc tej opcji nie znaczę, bo nie wykona się zadanie, ale pokażę, że tutaj wyskoczy w tym momencie błąd, tak? A na webinar dotyczący przywracania, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, na poprzednim webinarze sobie określiliśmy, jak nasze webinary będą wyglądać, czyli na początku omówimy sobie backup z urządzeń PC typu Windows, następnie serwerów fizycznych Windows, następnie serwerów fizycznych typu Linux i wtedy zrobimy stop i kolejny webinar, czwarty webinar będzie o przywracaniu i przywrócimy sobie każdy z tych typów urządzenia, pokażemy możliwości przywracania w różny sposób, tak? Możliwości przywracania przez danego użytkownika, nie będący administratorem naszego backupu,
pokażemy sobie możliwość przywracania do Virtual Machine Managera, czyli do tego menedżera kopii, przepraszam, maszyn wirtualnych w naszym Synology. Otworzymy sobie na przykład taki właśnie Windows Server jako kopię zapasową, albo taki serwer fizyczny Linuxa, przepraszam, otworzymy sobie jako maszynę wirtualną, no i pokażemy też generowanie obrazów na przykład do naszego Hyper-V, tak? Więc pokażemy sobie na osobnym czwartym webinarze możliwość przywracania wszystkiego i tam również właśnie przygotuję taką bazę wcześniej, zbackupuję ją, ewentualnie wtedy właśnie pokażę, jak wyglądał ten skrypt dla tej bazy akurat, no i sobie ją postaramy się przywrócić. OK, więc ja dodaję ten skrypt, klikam sobie OK. No i w tym momencie wybiorę sobie utworzenie, przepraszam, wykonanie naszego backupu, więc tutaj sobie zweryfikujemy, jaki jest stan. Stan jest prawidłowy, tak. I tutaj proszę zobaczyć, bo dla nas będzie tutaj zdarzenia ważne. Nie mamy informacji żadnej o skryptach. OK. I teraz oczekujemy na urządzenie, przygotowanie do kopii zapasowej, no i tworzenie. SQL Express zapewne też jest obsługiwany, ale do niego nie ma domyślnie przez Synology przygotowanego skryptu. Musiałby pan albo sam taki skrypt napisać, albo zweryfikować, czy gdzieś na internecie może już taki skrypt jest wrzucony, bo ten skrypt, który mam do backupu MS SQL-a, jest przygotowany stricte przez Synology, tak? OK. No i tak, zakończono oczywiście tą kopię prawidłowo. No i dla nas bardzo ważną kwestią jest to, co się wydarzyło podczas wykonywania tego backupu. Druga 02, OK, tutaj mam źle strefę czasową ogólnie ustawioną. Druga 02, zadanie zostało uruchomione, pobieranie informacji, rozpoczynanie wykonywania zestawu migawek. Zestaw migawek został pomyślnie utworzony. Zignorowano niepowodzenie wykonania skryptu po stołu. To niepowodzenie wynika z tego, że właśnie nie miałem żadnej bazy danych, tak nazwanej, przygotowanej w moim systemie. Więc tak jak wspomniałem, takie bazy przygotujemy sobie na webinarze dotyczącym po prostu odzyskiwania naszych danych, odzyskiwania właśnie obrazów Windowsa, właśnie Windowsa serwera, Linuxa, no i tam sobie omówimy też odzyskiwanie właśnie takiego MS SQL-a, który działa na naszym Windows serwerze. OK, jeżeli teraz sobie przejdziemy do zakładki wersja, no to mamy tu dwie wersje, tak? No i problem jest taki, że tutaj nie mogę tego weryfikować kopii zapasowej, ponieważ nie mam zainstalowanego Virtual Machine Managera. W tym oknie to jest to, co wspominałem podczas prezentacji, mamy możliwość weryfikacji prawności wykonania kopii zapasowej. Jeżeli byśmy sobie to kliknęli, tak, no to by pokazało moment odtwarzania, jakby to wyglądało, czy wykonałoby się to prawidłowo, czy też nie. Ale jak widać, tutaj zakończono wszystko powodzeniem, ponieważ odznaczyłem tą opcję, aby ten post egzekwował zatrzymanie zadania, jeżeli nie można wykonać tego skryptu. Teraz sobie tą opcję włączymy i jeszcze raz wywołam kopię zapasową. No jak widać, failed, tak? Czyli tutaj mam dodatkowe zabezpieczenie typu, że jeżeli mamy Windows Server, który głównie służy nam jako serwer bazodanowy, no to tutaj będzie możliwość niewykonania zadania i wtedy automatycznie, oczywiście, jeżeli mamy skonfigurowany serwer SMTP w naszych powiadomieniach, wyśle się nam powiadomienie odnośnie tego, że backup tutaj został niewykonany prawidłowo, no i będziemy mogli zareagować w jakiś sposób, zweryfikować, co dzieje się z naszymi bazami danych, aby też nie dopuścić do sytuacji, w których będziemy mieli na przykład 25 wersji przechowanych i się okaże, że ostatnie 22 to są zadania nieprawidłowe, ponieważ nasza baza danych nie została prawidłowo zbackupowana, bo nasz skrypt nieprawidłowo zadziałał na przykład, tak? Więc to też jest akurat dobra opcja
w celu tak naprawdę kontroli integralności naszego backupu, aby nie robić tak naprawdę backupu, który będzie, nie będzie nam użyteczny, no to tutaj zatrzymanie podczas błędu wykonania tego skryptu może nam się w tym przydać. Oczywiście takie skrypty możemy sobie sami pisać, tak, i mogą dotyczyć różnych aplikacji, niekoniecznie musi być to MS SQL, może właśnie to być SQL Express, tak, może to być wiele innych SQL-owych rzeczy, tak, więc generalnie jest taka opcja i bardzo, jeżeli ktoś zna język tutaj skryptowy, to jest PowerShell chyba, no to warto sobie takie coś wdrażać, jeżeli mamy takie potrzeby w naszej sieci. No i co? Backup naszego Windows serwera został utworzony. Ostatni stan to niepowodzenie. Ja szybko sobie tutaj jeszcze to odznaczę i puszczę ostatni raz, żeby to się wykonało prawidłowo, tak, żeby to tak nam nie świeciło na czerwono. Backup wykonany i opcje przywracania. Oczywiście jak sobie wybierzemy przywróć, no to mam te dwie wersje już do przywrócenia, tak? Okej, zadanie zostało ukończone, jak teraz kliknę przywróć, to już trzy wersje. Jak sobie wybiorę jakąś wersję, no to mam możliwość przywrócenia do VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Niestety w tym momencie żadna z tych rzeczy mnie tak naprawdę nie interesuje, ponieważ nie będziemy sobie przywracać na tym webinarze, ale proszę zauważyć, że nie mogę wybrać tego Synology VMware. To dlatego, że po prostu nie jest ten program zainstalowany. Oprócz tego mamy możliwość przejścia do portalu przywracania i sobie wtedy wybieram właśnie, jest mój komputer, tak, no i mogę pojedyncze dane przywracać. No i oczywiście jest możliwość również tworzenia osobnego nośnika typu metal, który po prostu wkładamy, uruchamiamy z jego poziomu nasz jakby właśnie system, to będzie system przywracania. Po prostu może to być płytka DVD, może to być jakiś tam nośnik typu pendrive. Generujemy sobie na nim taki, tworzymy sobie na nim, wypalamy na nim taki obraz naszego agenta przywracania. No i z tego poziomu bezpośrednio, jeżeli mamy podpięty już jakiś dysk w PC-cie, możemy przywrócić sobie bare metalowo cały system NAS. I to również będzie pokazywane podczas webinaru dotyczącego przywracania, tak? Tutaj mamy osobny podręcznik i Synology ma to świetnie rozpisane, bo ma kilka takich podręczników. Ma podręcznik właśnie do tworzenia nośnika odzyskiwania, ma podręcznik do podręcznik administratora do wykonywania kopii zapasowych serwerów fizycznych, do komputerów typu PC, do serwerów plików i do maszyn wirtualnych, osobne cztery podręczniki, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to w Synology starczy przejść tak naprawdę do centrum pobierania, wskazać nasze urządzenie, dla mnie to jest na przykład DS1621XS+, i wystarczy przejść do zakładki dokumentacja. I tutaj mamy przewodnik dla administratorów na serwerów plików, systemów Linux, maszyn wirtualnych, dla komputerów oraz serwerów fizycznych system Windows i instrukcje tworzenia nośnika odzyskiwania. Więc naprawdę jest to świetnie opisane. To są parunastostronicowe PDF-y, które bardzo dokładnie wyjaśnia nam dosłownie wszystko w kwestii tworzenia kopii zapasowych czy też przywracania. No i okej, z mojej strony na dzisiaj byłoby to tyle. Ja serdecznie dziękuję Państwu za obecność. Następny webinar, tak jak wspomniałem, już w styczniu, to będzie 18 stycznia nowego roku. No i co? Z mojej strony pozostało tak naprawdę, bo nie wiem, czy się z Państwem zobaczę podczas następnego webinaru we wtorek, czy nie. Serdecznie jeszcze raz podziękować, życzyć wesołych świąt w rodzinnym gronie i mam nadzieję, że do usłyszenia w nowym roku w takim razie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność i miłego dnia, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku życzę od siebie oraz od całej ekipy Eposystemy.